W serwisie YouTube nie brakuje filmów instruktażowych, których na ekranie widać dokładnie to, co dzieje się na pulpicie smartfona lub komputera. Wideo o takim charakterze nazywamy screencastem. Innymi słowy jest to ruchomy zrzut ekranu. W dzisiejszym odcinku Helpzone pokażemy, jak szybko wykonać screencast na komputerze z systemem Windows oraz smartfonie lub tablecie z Androidem. W przypadku komputerów wystarczy pobrać odpowiedni program. Firma Microsoft oferuje swoje narzędzie o nazwie Expression Encoder. Po pobraniu i uruchomieniu programu klikamy przycisk Record. Na dole ekranu pojawia się pasek, na którym definiujemy rozdzielczość. Drugie naciśnięcie przycisku Record rozpoczyna nagrywanie wszystkiego, co dzieje się na monitorze naszego komputera. Chcąc przerwać screencast, znajdujemy ikonę Expression Encoder na dolnym pasku narzędzi i wybieramy zakładkę Pause lub Stop. Teraz wystarczy już tylko kliknąć przycisk Send to Encoder. W nowym oknie możemy zmienić parametry związane z wykorzystaniem kodeków. Kliknięcie przycisku Encode wygeneruje dla nas gotowy plik wideo, który znajdziemy w folderze Output. Wśród innych aplikacji tego typu warto wyróżnić Screen matic TinyTake lub Open Broadcaster Software. Do screencastu na urządzeniach z Androidem potrzebny będzie Android Lollipop. Jeśli wasz smartfon lub tablet jest już zaktualizowany do tej właśnie wersji systemu, najlepszym sposobem na screencast będzie aplikacja AZ Screen Recorder. Możemy ją pobrać z Google Play zupełnie za darmo. Po jej uruchomieniu na ekranie zobaczycie cztery małe ikony. Ta z symbolem przesłony uruchomi nagrywanie. Od momentu jej wciśnięcia wszystko co dzieje się na ekranie zostanie zarejestrowane w pamięci naszego urządzenia. Odpowiedni plik znajdziemy w naszym domyślnym folderze z wideo. Aplikacja pozwala również zmienić bitrate oraz rozdzielczość naszego nagrania. Możemy również zdecydować czy chcemy zarejestrować także dźwięk. Ponieważ na Androidzie nie ma czegoś takiego jak kursor, bardzo przydatną funkcją jest możliwość umieszczenia na ekranie znacznika, który pokazuje w którym miejscu dotykaliśmy wyświetlacza palcem. Jeśli chcecie sprawdzić również inne aplikacje, polecamy takie tytuły jak OneShot Screen Recorder, Telesin lub Unlimited Screen Recorder Free.